Z roku na rok polskie góry cieszą się coraz większym zainteresowaniem turystów. W ciągu wakacyjnych miesięcy 2019 roku tatrzańskimi szlakami wędrowało blisko 1 700 000 osób. Rośnie także liczba turystów odwiedzających Beskidy. Korzystanie z tej formy wypoczynku stało się jeszcze bardziej popularne za sprawą pandemii. Byliśmy trochę ograniczeni, więc te góry były taką odskocznią, taką przestrzenią wolną i rzeczywiście znam takie historie, że ktoś zaczął chodzić po górach od pandemii i tak mu zostało. Do pieszych górskich wędrówek, nie tylko tych tatrzańskich, warto się jednak przygotować. Przewodniczka beskidzka Zuzanna Długosz przekonuje, że swoją przygodę z górami trzeba zacząć od prostszych i mniej wymagających szlaków. Przede wszystkim nie idziemy od razu na Radziejową, jeśli mówimy o Beskidzie Sądeckim, jeśli przez ostatnie półtorej, czy ostatnie dwa, czy ostatnie pięć lat siedzieliśmy tylko przy komputerze, tak? Małymi krokami, tak jak nie jesteś w stanie przebiec maratonu na początek, wszyscy zaczynają od 1 kilometra, dlatego zacznijmy, przykładowa trasa, na miejską górę nad Starym Sączem. Warto też zadbać o właściwy ubiór i ekwipunek. Odpowiednie obuwie i odpowiednio wyposażony plecak to podstawa. Takie listy są, jest wiele stron, na przykład polecamy strony GOPR-owskie, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ostatnim czasie fantastyczne infografiki, takie bardzo przyjazne współczesnemu człowiekowi, są infografiki, które pokazują, co w tym plecaku ma być, jak się przygotować, żeby było bezpiecznie dla wszystkich i dla Ciebie, żebyś miał radochę z tego, że jesteś w górach. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na górskich szlakach od lat pozostają niezmienne. Należą do nich oprócz odpowiedniego ubioru i wyposażenia, planowanie trasy, trzymanie się wytyczonego szlaku, naładowanie telefonu komórkowego czy trzeźwe, także w dosłownym tego słowa znaczeniu, myślenie. Ostatnio jednak w kontekście takich znaków pojawiały się pytania o niebezpieczeństwa grożące turystom ze strony dzikich zwierząt. Najczęściej niedźwiedź w Beskidzie Sądeckim jest widziany w logo Poprackiego Parku Krajobrazowego. Nie zdarza się to. Niedźwiedź i dzikie zwierzęta mają dużo bardziej wyczulony słuch i węch, w związku z tym wielokrotnie szybciej nas zobaczą niż my ich. Natomiast oczywiście, nie będę trywializować, są sytuacje, które są niebezpieczne i nie należy ich robić. Po prostu znowu, górski savoir-vivre, górskie przygotowanie, obcowanie z górami. Niestety większa liczba turystów w górach to większa liczba śmieci. Leśnicy apelują, że zaśmiecanie szlaków jest niebezpieczne, szczególnie dla zwierząt. Dlatego warto wcielić w życie zasadę, że to, co wzięliśmy ze sobą w góry, niech także wróci z nami do domu.